Igor Git. Dużo się nie spodziewałem. Następne pytanie. Nie postarałem się jakoś super kurwa wypromować jej, ale to nie jestem w tym dobry. Trochę mi Azja pomógł, rzucił gdzie się dało. No, zobaczymy jeszcze. Mam nadzieję, że to trochę ludzie tam, jak komuś się spodoba, to poleci komuś. Telewizję zrobiliśmy, trochę tam na pewno poprawi. No, myślę, że jest git, nie? Najważniejsze, że muzycznie jest w porządku, tak jak chciałem. Młody kupił gitarę masową i nie wiem, ale na razie nie ma czasu, pracuje cały czas. Drost, gadałem z Drostem wczoraj, to mówił, że no, to ma ochotę nagrywać, ale na razie jakoś, wiesz, nie jest możliwe to, żebyśmy nagrali ze względu na właśnie takie, że młody pracuje, Drost tam też jest zajęty, ja też tak, wiesz, średnio. Nie wykluczam, że nagramy, ale bardziej myślę, nie wiem, o jakiejś solówce, albo tam jest jeszcze jedna taka opcja, żeby coś tam jeszcze innego nagrać, no, ale to... Jeżeli napijasz rap, a nie pamiętasz Mikela, moi ludzie krzyczą Ciebie nie ma, jeśli napijasz rap, a nie pamiętasz Big Pana, moi ludzie krzyczą i ty pierdala. Jeśli napijasz rap, a nie pamiętasz Mikela, moi ludzie krzyczą Ciebie nie ma, jeśli napijasz rap, a nie pamiętasz Big Pana, moi ludzie krzyczą i ty pierdala. Pucować do ludzi, kurwa, żebym, wiesz, zwrotkę dograł ktoś znany, bo ja mam to w dupie. A nagrywali mi zwrotki, kurwa, właściwie ziomki pisano. I wszyscy prezentują wysoki poziom, także dla mnie petarda. Na przykład ludzie, wiesz, którzy nagrali, to raczej jak słuchałem ich płytek, a uważam, że w bydgoskim rapie są takie płyty, których można słuchać sobie, wiesz, jak jedziesz do roboty na słuchawkach. Ja słuchałem tych płytek, nagrałem później z tymi ludźmi, kurwa, kawałki i jestem zadowolony z tego, nie? Pod względem organizacyjnym się rozwija bardzo wolno, a pod względem składów teraz chyba nabrało dopiero tempa, nie? Ten rozwój. Wiesz, zawsze były te same składy w sumie, tylko tak, wiesz, nie było takiego skilla organizacji, nie było studia, wiesz, miejsca, gdzie możesz dobrze to nagrać. Trochę podziałów było, teraz, wiesz, te podziały się zatarły. W sumie scena nabiera, wiesz, wyrazu, nie? Moim zdaniem, kurwa, dopiero teraz się zaczyna dobrze rozwijać ta scena, nie? I są już ludzie, którzy są godni, żeby ich, wiesz, prezentować na całą Polskę. Jest dużo dobrego rapu. Jest nie dużo, no, na pewno kilka składów, raperów. Na pewno, wiadomo, Bok, Azja, DJ Bayer, Wujas, który nigdy nie wypuścił płytę, ale kawałki tutaj, jak można posłuchać, to są takie petardy, że łeb urywają. Kiss. No jak ktoś lubi bardziej uliczne klimaty, to wiadomo, Emblemat, WPL. Jest dużo składów, jest... Możesz przebierać, nie? W każdym klimacie właściwie coś znajdziesz. Moim zdaniem jest scena zajebista. Nagrałem tu płytę tak trochę dla siebie w sumie, bo właśnie nie pokonałem w niej nadziei jakiejś, wiesz, jak jest. Wiesz, nagrywać płytę, wkładać w to pieniądze, energię, no i płytę i potem, wiesz, no nie pokładałem nadziei. W tym nagrałem ją dla tam kilku ziomków, co się pytali o cały czas, jak ich widziałem, pytali, kiedy będzie płyta, tak go nagrałem i myślałem o nich, jak nagrywałem, nie wiem. Zrobiłem ile mogłem, a tam mówię, tam jakie są patronaty, jeżeli to pomoże, to będzie dobrze, no jeżeli nie, to liczę trochę, wiesz, na to drogę pantoflową taką. Że tak się ta płyta rozejdzie, no jeżeli ktoś będzie chciał, to można kupić pewnie. Zobaczymy, co będzie z tą płytą, zobaczymy, co będzie z płytą Azji, jeżeli... No nie, myślę, że to nagramy, nie? Myślę, że nagramy jakąś płytkę razem, a potem jeszcze tak myślę bardziej pod kątem solo. Może gdzieś tam jeszcze pierwszy element kiedyś. No ale takie są plany najbliższe, nie? Teraz zobaczymy, jak ludzie to odbiorą, wiesz. Może od tego będzie trochę zależeć, ale raczej płyta z Azją powinna być. Tworzę na Fruity Loopsie i mam takie urządzenie Cork Pad Control. No i inspiruję się raczej polskim rapem ze starych lat.
tam wiesz, blisko po 2000 roku i trochę amerykańskim, trochę DJ-em premierem, a może, ale nie żebym tam jakąś kopię chciał zrobić, wiesz, po prostu taki styl mi odpowiada. Chcemy tak żyć, zapomnieć czym jest ból, wszystkie przeciwności miażdżyć. My chcemy żyć tak, pierdolić syf, ten pierdolić system i wygrać. Chcemy tak żyć, my chcemy tak żyć, zapomnieć.